Żeby zyskać miano legendy danego klubu, zazwyczaj trzeba zasłynąć w nim czymś szczególnym. Strzelaniem wielu bramek, rozegraniem sporej ilości meczów, odniesieniem historycznego sukcesu. Bardzo często do tego szczególnego grona w większości należą piłkarze z kraju, z jakiego jest ta drużyna. Jednak czasem zdarza się, że do tej elitarnej grupy dojdzie jakiś obcokrajowiec. Dziś opowiem wam, jak to się stało, że Polak jest legendą portugalskiego klubu, a Iker Casillas wypowiada się o nim z wielkim szacunkiem. Józef Młynarczyk swoją przygodę z piłką zaczął w województwie lubuskim w Dozamecie Nowa Sól, skąd w wieku 20 lat przyszedł do drugoligowego BKS-u Bielsko-Biała, gdzie trenerem był Antoni Piechniczek, który gdy objął ekstraklasową Odrę Opole, sprowadził do niej Józefa Młynarczyka i postawił na niego, bo widział w nim talent. Józef nie zawiódł go i grał na tyle dobrze, że zadebiutował w reprezentacji i został kupiony przez Widzew Łódź, wówczas jeden z najlepszych polskich klubów, z którym dwukrotnie świętował Mistrzostwo Polski, a z reprezentacją zdobył srebrne medale na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Więcej o tym sukcesie dowiecie się z filmiku, do którego link znajdziecie w opisie. W wieku 31 lat mógł bez przeszkód ze strony komunistycznych władz przejść do francuskiej Bastilli, gdzie czuł się bardzo dobrze, regularnie występował w Ligue 1, a w klubie panowała rodzinna atmosfera. Jednak zespół miał problemy finansowe, więc oferta FC Porto była nie do odrzucenia i w 1986 roku Józef Młynarczyk przeniósł się do Portugalii. Smoki liczyły się wówczas w europejskiej piłce. W 1984 roku doszły do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, a w rodzinnej lidze nie schodzili z podium. Z Polakiem na bramce, a czasem na ławce rezerwowych, drużyna zdobyła w ciągu trzech sezonów dwa mistrzostwa. Ale to nie spowodowało, że o Młynarczyku pamiętają w Porto. W sezonie 86-87 Porto awansowało do finału Pucharu Mistrzów, odpowiednika dzisiejszej Ligi Mistrzów, pokonując mistrzów Malty, Czech, Danii, a w półfinale Dynamo Kijów, mistrza ZSRR. W finale rozgrywanym w Wiedniu przeciwnikiem był Bayern, na którego zwycięstwo stawiali niemal wszyscy, włącznie z bukmacherami, którzy byli skłonni zapłacić za porażkę Bawarczyków 19-1. Już w 25 minucie Młynarczyk musiał wyciągać piłkę z siatki, jednak dwa gole w końcówce sprawiły wielką sensację. Nasz rodak mecz i wydarzenia po nim opisał tak. Euforia po wywalczeniu pucharu była niesamowita. Wylądowaliśmy w Porto w środku nocy i zanim doszliśmy do autokaru, kibice zdarli z nas niemal całe ubranie. Później jednak nie pojechaliśmy spać, tylko prosto na stadion, gdzie o 6 urządzono oficjalną prezentację trofeum. W obronie graliśmy jak zwykle zresztą dość prawidłowo i piłkarze Bayernu nie mieli stuprocentowych sytuacji. Jeśli chodzi o wychodzenie z bramki, to czułem się w tym spotkaniu dość pewnie i wszystkie piłki wyłapywałem. 27 maja 1987 roku stał się dla fanów Smoków datą, która już zawsze kojarzyć się będzie z wielkim triumfem. Po nim nastąpiły kolejne w Superpucharze Europy i Pucharze Interkontynentalnym. Po zakończeniu kariery w 1989 roku Józef Młynarczyk był trenerem bramkarzy, m.in. w reprezentacji Polski czy w FC Porto, gdzie szkolił chociażby wybitnego golkipera Vitora Baie. Można z czystym sumieniem nazwać Józefa Młynarczyka legendą FC Porto, ponieważ miał spory wkład w historyczny sukces drużyny, który został powtórzony 17 lat później, gdy trenerem był José Mourinho. To niesamowite, że polski bramkarz jest legendą jednego z trzech najlepszych klubów Portugalii, który liczy się na arenie międzynarodowej i w którym grało i gra tylu niesamowitych piłkarzy.